pan dyrektor Muzeum Romuald Turakiewicz. Jak kiedyś tak nawialiśmy taką rozmowę, jak pan zaczął być dyrektorem, to pamiętam, jak pan mówił o wystawach plenerowych i wtedy wydawało się to takie trochę odjechane, a tymczasem wrosło się w Racibórz i to już jest która taka? No właśnie zaczynam już tracić rachubę, ale mi się wydaje, że 7 albo 8, bo my równolegle w tej chwili na przykład w Ostrawie też mamy swoją wystawę. Przed chwilą likwidowaliśmy w Stodole wystawę, będziemy mieli w Bieńkowicach za miesiąc, także mamy w ogóle już tych zestawów na wystawy plenerowe, właśnie na 2 wystawy. Na 2 po 10 plansz dwustronnych, czyli po 20 obrazków na każdej. No i będzie to na pewno się rozwijało. Tych pomysłów jest mnóstwo i możliwości jest mnóstwo. No wiadomo, nie będziemy tego robili co tydzień, no bo to jest jakiś tam koszt, ale to jest według mnie fajny sposób przekazywania tych treści, takich historycznych, muzealnych, przypadkowym też przechodniom, bo ktoś, kto przychodzi do muzeum, no to wiadomo, się interesuje, ale przecież nie każdy chce, nie każdego to interesuje tak naprawdę, żeby wejść do muzeum, zapłacić za bilet. A tutaj ma tą historię przed oczami, no i chcąc, nie chcąc, no gdzieś ją widzi, także myślę, że to też jest sposób na promowanie właśnie, no i edukowanie też społeczeństwa, bo dzięki takiej na przykład jak ta wystawa też ktoś, kto się w nią wczyta, zauważy, że tych miejsc, gdzie spożywano to piwo w Raciborzu przedwojennym było mnóstwo. I cały ten ogródek na przykład Jordanowski dzisiejszy, taki piękny, no to był kiedyś założony pod właśnie ogródek piwny. Takie było pierwsze przeznaczenie tego miejsca. Także to są takie ciekawostki, które możemy wyłowić z tego i myślę, że gdyby nie te wystawy plenerowe, to wielu ludzi by tego po prostu nie wiedziało. No a tak to, także będziemy na pewno to robili dalej. Być może nawet kiedyś w jeszcze większej formie, szerszej, ale we wrześniu planujemy wystawę sztuki gotyckiej. Być może jak ksiądz proboszcz się zgodzi koło kościoła farnego, czy tam takie miejsce akurat by pasowało do tej sztuki. Potem oczywiście na okres bożonarodzeniowy też coś świątecznego. Potem o archeologii mieliśmy w tym roku robić, nie, w sumie za ciasno się zrobiło, ale zrobimy też archeologii. No i tak można tych wystaw naprawdę mnożyć i to jest tylko kwestia tego, żebyśmy mieli pieniądze na wydruki, pomysły są, no i trochę czasu, żeby to ustawić. Lubicie rynek, lubicie okolice tutaj Długiej, Deptaka, wejścia na niego, bo w tych właśnie miejscach staracie się pokazać. Wyróżniamy przede wszystkim te miejsca, gdzie jest dużo przechodniów, gdzie dużo ludzi to zobaczy. No to miejsce tu Długa, wylot na rynek, rynek sam, no to jest miejsce, gdzie wiadomo, że tych przechodniów i w ogóle turystów też spoza Raciborza jest najwięcej. Więc taka jest właśnie, no taki jest klucz jakby wybierania. Dobra, dzięki bardzo. Okej.